Herman Schmittendorf. Serdecznie witam w naszym wydaniu naszego magazynu Kolej Wizja. InnoTrans to największe targi świata w branży kolejowej. Co dwa lata odbywają się te targi w Berlinie, w stolicy Niemiec. My w dzisiejszym materiale przedstawiamy reportaż z tej ważnej dla kolejnictwa imprezy. Serdecznie zapraszam. Wysoko w berlińskie niebo sięgały kosze kolejowych dźwigów zaprezentowanych na tegorocznych targach kolejowych InnoTrans. O dużym sukcesie tej wiodącej branżowej imprezy informowali jej organizatorzy. Targi InnoTrans charakteryzowały się większą liczbą wystawców, bo aż z 49 krajów, dużą wartością zawartych umów i większym światowym zainteresowaniem. Ilość specjalistów odwiedzających targi zwiększyła się o 19%. Na targach swoją premierę miały 104 najnowsze wyroby kolejowe z całego świata. Miłośnicy kolejnictwa mogli delektować się parowozem o sympatycznie brzmiącym imieniu Emma. Fachowcy z branży natomiast z zainteresowaniem zaobserwowali, że na kolejową scenę z nowym wagonem towarowym powrócił chorwacki producent Dzuro Dakowicz. Producenci pojazdów trakcyjnych prześcigali się w wymyślaniu chwytliwych nazw dla swoich wyrobów. Koncern Alstom obecnie oferuje swój Lind. Nowy pojazd bydgoskiej Pesy nazywa się więc Link z literą K zamiast T na końcu. Siemens od lat oferuje Regio Sprintera. Czeska firma Skoda Wagonka swój nowy pociąg nazwała więc Regio Panther. Kolejowa Pantera co prawda nie będzie skakać po torach, ale nazwa ma się jednoznacznie kojarzyć z mającym już sławę produktem konkurencji, z rasowym pojazdem przemieszczającym się na trasie szybko i sprawnie. PKP po raz pierwszy zupełnie zniknęły z imprezy. Nie było ich stoiska, nie można było nawet umówić się w Berlinie z przedstawicielami firmy. Rzecznik grupy PKP Łukasz Kurpiewski poinformował nas, że ma zbyt wiele pracy w Warszawie, aby przyjechać do Berlina. Rzeczniczka PKP Intercity przyjechała na targi tylko na pół dnia, więc również nie miała czasu na rozmowę z nami. A szkoda, chętnie poprosilibyśmy o podsumowanie doświadczeń po Euro 2012, a także porozmawialibyśmy o inicjatywie PKP oraz platformy Rail Forum Europe, żądającej większego wsparcia w dziedzinie kolejnictwa dla nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dotycząca tego debata pod hasłem Finansowanie infrastruktury i taboru kolejowego w Unii Europejskiej odbyła się 11 września tego roku w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Przecież warto było przedstawić swoje cele na najważniejszej imprezie w tej branży. Chętnie usłyszelibyśmy też więcej szczegółów dotyczących prywatyzacji PKP. Rok temu firma sprzedała swoje przedsiębiorstwo napraw infrastruktury spółce Butimex S.A. Teraz zarząd grupy PKP poinformował, że informacje o upadłości swojej byłej spółki przyjął, tu cytat, z zaskoczeniem. Czy nie można było zabezpieczyć się przed taką sytuacją? Może jednak przeciwnicy prywatyzacji PKP mają rację. A jak wygląda zabezpieczenie pracowników oraz stanowisk kierowniczych w przypadku prywatyzacji PKP-owskiej TK Telekom? Czy uda się wynegocjować lepsze warunki z HW i IT Polpager, GTS i Netią? Cóż, na targach InnoTrans nie było z kim porozmawiać na ten temat, więc pytania póki co pozostaną bez odpowiedzi. Bydgoska Pesa wielkimi balonami zachęcała do obejrzenia swoich pojazdów, a zobaczyć można było na przykład trójczłonowy tramwaj Twist. Napis informuje, że pojazd ten jest ekologiczny, czyli zgodny z aktualnym trendem. 7 takich tramwajów zamówiło częstochowskie MPK. Firma ZNLS Gliwic zaprezentowała nowy czteroosiowy uniwersalny elektrowóz E4 MSU o nazwie Griffin. Lokomotywa ta może pracować na wszystkich elektrycznych sieciach trakcyjnych Europy. Podobnie jak konkurencyjna lokomotywa Siemensa o nazwie Vectron, może jechać z maksymalną prędkością 200 km na godzinę. Koncern Bombardier pokazał nową elektryczną lokomotywę Trax P160DC wyprodukowaną dla Kolei Mazowieckich. Firma Newag natomiast wystawiła 6-członowy elektryczny zespół trakcyjny serii 35WE. 6 takich pojazdów w wersji przeznaczonej do obsługi ruchu aglomeracyjnego kupiło SKM Warszawa.
Pojazd nosi nazwę Impuls, ma 288 miejsc siedzących, prędkość konstrukcyjna 176, a prędkość operacyjna 160 km na godzinę. Podobne składy w wersji czteroczłonowej pod nazwą 31WE zamówiły Koleje Dolnośląskie. Nowoczesne rozwiązania, takie jak podwójne usprężynowanie wózków, klimatyzacja, zamknięty system ubikacji, monitoring oraz rampa dla niepełnosprawnych, to już standard. Dobre walory trakcyjne gwarantuje zespół 8 trzyfazowych silników asynchronicznych umieszczonych w czołowym i tylnym wagonie oraz dwustopniowa przekładnia. Koncern Bombardier pokazał na targach nowy tramwaj dla Krakowa. Ten pojazd zaprezentujemy w jednym z naszych następnych magazynów. W halach wystawienniczych można było również spotkać wielu polskich producentów. Na przykład wagony towarowe oferował Tabor Szynowy z Opola. Nasz czołowy producent okien i drzwi wagonowych Rawak z Rawicza zapraszał na wspólne stoisko z wiodącym niemieckim producentem w tej branży Bode, który poinformował nas z kolei, że posiada już 30% udziałów w polskiej firmie. Do następnych targów Innotrans za 2 lata zamierza w pełni przejąć polską firmę. Do tego tematu także więc powrócimy. Podpoznański producent Solaris przedstawił normalnotorowy tramwaj dla MPK w Poznaniu. W dniach 23-24 października tego roku firma będzie jednym z głównych bohaterów trzeciej międzynarodowej konferencji trolejbusowej w Lipsku. Można się więc spodziewać, że już niebawem usłyszymy o dalszych eksportowych sukcesach Solarisa. Gamma Marathon 111ED to nazwa kolejnej polskiej nowości, ponownie z hal fabrycznych PESY. To pierwszy polski produkt z modnego ostatnio nurtu pojazdów hybrydowych. Lokomotywa ta posiada w trakcji elektrycznej moc 5600 kW. Dzięki dodatkowemu silnikowi spalinowemu typu CAT-C15 może jeździć również po szlakach niezelektryfikowanych. Gamma ma być propozycją nowoczesnych lokomotyw towarowych i osobowych, w tym także spalinowych, jeżdżących z prędkością do 190 km na godzinę. Zbudowany dla Lotusa prototyp osiąga prędkość maksymalną 160 km na godzinę. Pojazdy PESY cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających targi, w tym także Chińczyków. Czy niebawem powstanie chińska kopia polskich lokomotyw? Czas pokaże. W każdym razie należy pamiętać o tym, że konkurencja nie śpi. A tak wygląda nowy pociąg dla warszawskiego metra. Zakupiono 35 takich sześcioczłonowych składów typu Inspiro. Ich producentem jest konsorcjum firm Siemens oraz Newag. Pociąg ma 256 miejsc siedzących z całkowitą pojemnością 1450 podróżnych. Pudła wagonów są wykonane z aluminium i ich prędkość maksymalna to 90 km na godzinę. Na Innotransie swoje nowe pociągi prezentowały także Koleje Państwowe z Francji oraz z Rosji. Niemiecki przewoźnik Odek był obecny z nowym składem dwupiętrowym firmy Bombardier. Nawet Bułgaria wystawiła zmodernizowany wagon osobowy, jednak ulepszenie konstrukcji polegało jedynie na zamontowaniu platformy dla wózków inwalidzkich. Ciekawsza była ekspozycja japońskiego koncernu Hyundai, który dla Los Angeles produkuje obecnie 10-członowy dwupiętrowy pociąg o nazwie Metrolink. Jego prędkość maksymalna to 180 km na godzinę. Łącznie z miejscami stojącymi wagon mieści 334 osoby. Posiada 132 miejsca siedzące. Jak to dobrze, że również w Ameryce kolej wraca powoli do łaski. Bydgoszcz słynie m.in. z grającego utwory Beatlesów zespołu Żuki oraz producenta taboru kolejowego PESA.
Na tegorocznych targach InnoTrans beatlesowskie słowa „Ona cię kocha” nabrały nowego znaczenia. Ona to niemiecka branża kolejowa z potentatem kolejowym Deutsche Bahn na czele. Już pierwszego dnia targów na stoisku PESY zagrali polscy Beatlesi, świętując zawarcie kontraktu na dostawę trzech spalinowych dwuczłonowych pojazdów serii 630M dla kolei litewskich. Umowa przewiduje dostawę pierwszego z nich w maju, a ostatniego w grudniu 2013 roku. Przez ostatnie 4 lata PESA dostarczyła już narodowemu przewoźnikowi Litwy 10 jednoczłonowych pojazdów serii 620M osiągających prędkość 120 km na godzinę. Obecnie zamawiane przez naszych litewskich sąsiadów dwuczłonowe zespoły będą wyróżniały się nowym designem i prędkością do 140 km na godzinę. Podobne pojazdy PESA produkuje już na Ukrainę i do Kazachstanu. Następnego dnia na stoisku niemieckiego państwowego przewoźnika Deutsche Bahn odbyła się świąteczna impreza. Na planszach można było zobaczyć pesowski zespół spalinowy Link w barwach DB Regio. Przewoźnik ten oraz polski producent zawarli dwa kontrakty ramowe przewidujące w najbliższych latach dostawę 470 pociągów spalinowych nowego typu Link o wartości około 1 200 milionów euro. To pierwszy w historii polskiej branży kolejowej kontrakt na tak dużą sumę. Nic więc dziwnego, że dyrektor bydgoskiej fabryki mówił o ukoronowaniu działalności swojej firmy. Organizatorzy targów oszacowali wartość wszystkich kontraktów targowych na 1 700 milionów euro. Sukces targów InnoTrans opiera się więc przede wszystkim na sukcesie PESY. A oto wypowiedzi dyrektorów obu stron kontraktu. Das ist heute ein großer Tag für uns, für die PESA. Dziś jest nasz wielki dzień, ale sądzę, że to również wielki dzień dla PESY, bo właśnie zawieramy wielki kontrakt. Dla nas w tym projekcie szczególnie ważne jest, że istnieje dobra kooperacja między PESą a niemieckim przemysłem kolejowym i Deutsche Bahn. Naszą gwarancją jest fakt, że PESA zamawia dużą część komponentów do naszego nowego pojazdu u wiodących niemieckich producentów. Na przykład jednostka napędowa, tak zwany powerpack, pochodzi od MTU. Hamulec dostarcza światowy lider Knorr. Przekładnia pochodzi od ZF Friedrichshafen, ogrzewanie od Webasto i tak dalej. PESA ma więc wielu podwykonawców w Niemczech. Dyrektor PESY Robert Świechowicz. Witam bardzo serdecznie. To wielki dzień dla naszej firmy. Kontrakt z tak znamienitym i wielkim przewoźnikiem jest powodem do satysfakcji, ale jest też ogromnym wyzwaniem. Es ist ein großer Tag für PESA, ein Vertrag mit einem so namhaften Kontraktpartner ist ein großer Anlass zur Freude, aber auch eine große Herausforderung für uns. Jestem przekonany, a mówię to w imieniu całej firmy i wszystkich pracowników, że temu wyzwaniu podołamy. W rozmowie z naszą redakcją odpowiedzialny za przewozy osobowe członek zarządu Deutsche Bahn Urlich Homburg podkreślił, że szukanie dostawcy poza granicami Niemiec było wręcz koniecznością. Przekonuje nas elastyczność firmy w podejściu do klienta. Światowe koncerny kolejowe działające w Niemczech nie chcą już podchodzić do zamówień pojazdów spalinowych. Nie akceptują sytuacji, iż produkowane dla nas pojazdy muszą być dopasowane do warunków konkretnych wygranych przez nas przetargów na przewozy osobowe. Z terminem ich dostawy też nie zawsze wygląda najlepiej. Koncern Bombardier przez rok nie potrafił uzyskać potrzebnego prawnego dopuszczenia produkowanego dla nas pociągu Talent. Zwracając się do polskiego producenta, chcemy wspierać słabą ostatnio konkurencję w branży kolejowej. Żyjemy w Europie. Dla nas liczy się jakość, dotrzymywanie terminów i dostosowanie się partnera do wymogów zleceniodawcy, klienta i najnowszych przepisów. Jesteśmy pewni, że polski producent PESA temu podoła. Pozytywny wpływ na taką decyzję miało przejęcie przez Deutsche Bahn prywatnego operatora Arriva Polska, mającego pozytywne doświadczenia z bydgoską firmą. Pierwszy może chciałbym
pogratulować PES-ie za podpisanie tej umowy, bo jest to naprawdę wielki krok do przodu, myślę, że dla tej firmy. My z pojazdów PES-y korzystamy od wielu lat już tak naprawdę, od czasu naszego pobytu w Polsce, czyli od 5 lat de facto. W przyszłym miesiącu będziemy odbierać pierwsze pojazdy, pierwsze z 4 pojazdów, które zamówiliśmy na rynek polski. Są to pojazdy PES-y SA133, które będą jeździły w województwie kujawsko-pomorskim. Są to pojazdy, które są związane z 10-letnią umową, jaką posiadamy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na przewozy na liniach spalinowych w tym województwie. Jest to tak naprawdę dla nas też duży krok. Mamy nadzieję, że będzie więcej przetargów takich, które pozwolą, żeby zamawiać więcej pojazdów lub korzystać z pojazdów, które są zamawiane przez całą grupę DB. Należąc do grupy DB, na pewno tutaj są korzyści z tego, z naszej wspólnej współpracy z PES-em, a więc myślę, że to jest kluczowy warunek, to są te przetargi, tak, które muszą być ogłaszane z wystarczająco dużym wyprzedzeniem, a więc przynajmniej rok przed de facto rozpoczęciem świadczenia usług i na wystarczająco długi okres, tak, a więc mówimy 10 lat i dłużej, tak, bo niestety na krótsze przetargi, na przetargi 3-letnie, czy 2-letnie, czy roczne, no niestety inwestycje w nowy tabor są bardzo trudne, dlatego że no po prostu takie inwestycje się nie zwracają i one są bardzo ryzykowne, w takie inwestycje nie chcemy wchodzić. Teraz pora obejrzeć ten cud techniki kolejowej. Pojazd Link ma kilku ojców. Na początku zamówiono nowoczesny zespół spalinowy dla czeskich kolei państwowych. Pociąg ten nosi nazwę Regio Shark, czyli rekin, a pierwszy gotowy skład został dostarczony Czechom w ostatnich tygodniach. O planach skonstruowania w PES-ie kolejnego, bardziej nowoczesnego pojazdu dowiedziała się wchodząca w skład koncernu Netinera niemiecka Regentalbahn. No i zaczęło się. Czy nie można by tego i tak już nowoczesnego pojazdu jeszcze trochę ulepszyć, dostosować do potrzeb konkretnego, wygranego przez nas w Bawarii przetargu? Zapytali Niemcy w Bydgoszczy. Odpowiedź była jednoznaczna. Można. Efektem tego stał się wystawiony na targach InnoTrans prototyp pojazdu dla Niemiec. Dyrektor PES-y Jacek Paliwoda podkreśla, niższe niż w Niemczech ceny swoich wyrobów przy pełnym uwzględnieniu najnowszych technicznych wymagań Unii Europejskiej oraz zwraca uwagę na odwagę innego niemieckiego przewoźnika, który kupił już w Bydgoszczy pociągi jeszcze wcześniej niż Deutsche Bahn. Czy długo firma przygotowała się na ten temat? No, jeżeli chodzi o homologację, to już od roku pracujemy nad materiałami, nad dokumentacją, która umożliwi nam rozpoczęcie homologacji na rynku niemieckim. W tej chwili jesteśmy w fazie końcowej opracowywania dokumentacji. Przechodzimy do fazy praktycznej, gdzie pojazd będzie poddawany różnego rodzaju testom i badaniom. Może od początku na temat pojazdu Link. Jest to kolejna rodzina pojazdów szynowych firmy PES-a po platformie ELF. Pojazd Link oferujemy w rodzinie 1, 2, 3, a nawet 4-członowej. Jest to pojazd spalinowy. Przed nami stoi pojazd dwuczłonowy, który posiada 2 silniki spalinowe o mocy 390 kW każdy, spełniające najnowsze wymagania normy spalinowej 3B. Jest to pojazd spełniający wymagania zderzeniowe europejskiej normy EN 15227. Spełnia wszystkie 4 scenariusze zderzeniowe. Pojazd przygotowany do certyfikacji według wymagań TSI, różnych wymagań TSI, w tym najważniejszej, najnowszej TSI Lock and Pass. Jak widzimy, pojazd spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności i osób VIP. No, chcemy tymi pojazdami wejść na rynek niemiecki, właściwie już wchodzimy, bo jest to pojazd dla Regentalbahn, niemieckiego przewoźnika, który jest częścią grupy kapitałowej Netinera. Proces homologacji jest rozpoczęty, mamy wszystkie dokumenty rozpoczęte. Tutaj teraz przystępujemy do ostatniej fazy i uważamy, że zakończy się ona sukcesem, gdzie pojazdy będą dostarczane od czerwca 2014 do klienta. A tą właśnie Regentalbahn chyba należy pewna chluba za to, że
tak zwany odważyli się, bo później, jak widać, duże firmy wejdą w trop, w ten sam ślad, ale pierwszego klienta trzeba przekonać, nie? Tak. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bardzo dziękujemy firmie Legend Alban, która odważyła się, podjęła to ryzyko, żeby wpuścić gracza spoza rynku niemieckiego, bo musimy pamiętać, że Niemcy jako kraj nigdy jeszcze wcześniej nie kupował pojazdów spoza swojego kraju. Są firmy, które są jakby narodowościowo nie niemieckie, ale one mają zakłady na terenie Niemiec. My mamy zakład na terenie Polski w Bydgoszczy. Także tak, faktycznie widać, że po tym zamówieniu, po tym kontrakcie odezwało się wiele przewoźników z rynku niemieckiego. Odezwał się również Deutsche Bahn, z którym już mamy bardzo daleko idące rozmowy, jeżeli chodzi o dostarczanie pojazdów. No, również widzimy tu dużą szansę na rynkach światowych, bo jeżeli będziemy w Niemczech, to będziemy już wszędzie. To jest bardzo, bardzo dobra winda dla nas, jeżeli chodzi o reklamę dla produktu. Może jednakże kiedyś nastąpi ten etap, że będzie montownia również w Niemczech, co? Bo ile miejsca możecie jeszcze dobudować w macierzystym miejscu, co? Na razie uważamy, że nasze kadry inżynieryjne, nasze zaplecze techniczne jest wystarczające, żeby budować pojazdy w Polsce. Trzech zmianach, albo czterech. No, nawet. Podstawą przebicia się na niemiecki rynek jest jednak pełne dostosowanie konstrukcji do życzeń klienta. Wnętrze zostało zaprojektowane ściśle według uzgodnień i wymagań naszego klienta, Legend Alban. Konsultowaliśmy właściwie każdy element z klientem. To jest taka nowum, myślę, bo do tej pory jednak oferowaliśmy jakieś rozwiązanie i było ono dostarczane klientowi. Tutaj klient sobie zażyczył, żeby każdy element z nim przedyskutować. Takie dyskusje stworzyliśmy odpowiednie dokumenty, odpowiedni design book, który wspólnie sobie zatwierdziliśmy. I to, co widzimy przed sobą, to jest właśnie wnętrze, jakby rzeczywistość tego, co zostało uzgodnione. Czyli kolorystyka jest według wytycznych przewoźnika, które on ma w swojej palecie barw. Fotele są wygodne, są producenta zachodniego, wszystko spełniające niemieckie przepisy dotyczące palności, homologacji i bezpieczeństwa. Pojazd jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, spełnia wymagania dyrektywy europejskiej TSI PRM, czyli dotyczącej osób niepełnosprawnych, posiada w tej konfiguracji dwuczłonowej jeden przedział WC, również który ma możliwość obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Pojazd posiada dodatkowe stopnie wysuwane, pojazd posiada dodatkowe stopnie eliminujące szczelinę, które zabezpieczają, żeby pasażer nie wpadł pomiędzy pojazd a peron. Pojazd posiada z takich ciekawostek, pojazd posiada dodatkowe drzwi w kabinie maszynisty, które służą przede wszystkim do awaryjnego opuszczania pojazdów w przypadku zagrożenia. A co na to dyrektor kolei Legend Alban, Gerhard Knebel? Ja, ich sag mal, ich bin froh, dass wir die Ersten sind. Wir haben hier sehr stark Einfluss nehmen können. Tak, cieszę się, że byliśmy pierwszym klientem bydgoskiej firmy. Mieliśmy wielki wpływ na konstrukcję pojazdu Link. Z dumą mogę powiedzieć, że nasza kolej jest jakby częścią tej konstrukcji. Nasza decyzja o zakupie pociągu w Polsce wywarła nacisk na Deutsche Bahn oraz innych przewoźników, aby również ubiegać się o tak udane i na dodatek korzystne cenowo pociągi. I jest to w porządku. Nie możemy przecież trzymać się w tajemnicy faktu, że do Niemiec takie pociągi zamawiamy w presie. Właśnie ustalenie z klientem. W Polsce często tak bywa, że operator nie jest klientem, bo klientem jest powiedzmy województwo, a operator niekoniecznie ma możliwość udziału w trakcie przeprowadzenia negocjacji co do konkretów i ja mam wrażenie, że to często doprowadza potem do na przykład nienależnej obsługi, jakieś niezrozumienia pewnych szczegółów konstrukcji, bo jest ten trójkąt województwo, producent i operator, a tutaj operatorem jest właścicielem, więc właśnie ten bezpośredni kontakt użytkownika z producentem, czy to ułatwiało ustalenia i można mieć nadzieję, że
którzy rzeczywiście będą w sposób należyty tym pojazdem jeździć, bo od razu wiedzą, co zamawiają. No na pewno klient już z własnych doświadczeń, klient jest użytkownikiem, który już ma doświadczenie na rynku niemieckim, który przewozi osoby, który startuje w przetargach na operowanie na poszczególnych linach. No, on najlepiej wie, z czym ma problemy, gdzie chce, żebyśmy mu zmienili pod jego wytyczne elementy, jaka ma być kolorystyka, jak ma być pojazd zaprojektowany pod względem na przykład czyszczenia, żeby nie było zbyt dużych kosztów i pracochłonności na mycie tego pojazdu. I tutaj też właśnie spotkaliśmy się z nowymi rozwiązaniami, które również uważamy, że wykorzystamy je dla pojazdów na rynku polskim. To są słuszne uwagi, zrobiliśmy je tutaj i widzimy, że one naprawdę przyczynią się do tańszego i lepszego eksploatowania pojazdów PES na rynku polskim. No bo dobry klient wprowadza też swoją wiedzę, którą zdobył w kontakcie z innymi światowymi producentami, prawda? Czyli automatycznie ten przepływ, ten obieg informacyjny rozszerza się i jeszcze szybsze będziecie mieć możliwość do dalszych skoków do naprzód. Na pewno tak. No to widzimy jako cenne uwagi, ważną wiedzę. Widzimy nawet naszą przewagę w stosunku do uwag, które dostajemy od klienta, gdzie on te uwagi próbuje wdrożyć u innych producentów, którzy mają tą elastyczność jakąś taką gorszą. I tutaj jakby doceniają to, że my słuchamy ich i próbujemy razem wspólnie opracować najlepsze rozwiązanie. Zawsze mówiliśmy, że najważniejszy dla powstania tego rodzaju produktów jest dostać zamówienie na większą ilość. W Polsce tak jak ciągle musicie się zmienić, każdy z tych razy prototyp po 2-3 sztuki zamawia się, to jest obłęd. I teraz można powiedzieć, zaczyna się dostać normalne zamówienia, co tutaj jest uważane za normalnie, czy więcej niż 5 sztuk albo 2, prawda? Czyli to już chyba też jest przełom, bo możecie normalnie produkować, normalnie zaplanować i to znowu pomaga też znaleźć dobrą kalkulację cenową, prawda? Na pewno tak, aczkolwiek rynek niemiecki również uległ dywersyfikacji. Pojawiło się wiele prywatnych przewoźników, którzy też te ilości serii mają ograniczone. Na pewno powstaje taka platforma pojazdu, gdzie ilość zmian wprowadzana dla każdego klienta będzie dużo mniejsza i będzie dotyczyła, powiedzmy, wnętrza. I to tutaj upatrujemy też dodatkowe zalety. A czy to też możliwe, że ta sama platforma będzie służyć elektryfikacji, powiedzmy? Doświadczenia na pewno tak. I te, które będzie można wykorzystać w pojazdach elektrycznych, które również mamy w planach sprzedawać w Europie Zachodniej, no będziemy wykorzystywać. W tej konfiguracji silnik ma 2x390 kW. Są to silniki 3B, jeżeli chodzi o toksyczność spalin. Jako ciekawostka, pojazd jest wyposażony w hamulec szynowy, jest dodatkowe zabezpieczenie awaryjnego zatrzymania się oraz posiada drążone osie, które umożliwiają rewizję tych osi, przeglądanie ich różnymi metodami dla bezpieczeństwa. Na berlińskich targach InnoTrans inni polscy producenci również wzbudzali duże zainteresowanie zwiedzających, ale bydgoska PESA na pewno najbardziej cieszyła się ze swojego sukcesu, wsłuchując się na swoim stoisku targowym w przytulne hity Beatlesów w wersji rodzimych żuków. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Na pewno jeszcze wrócimy do tematu targów InnoTrans. Na dzisiaj do widzenia, do następnego razu.